ta decyzja pana marszałka o zwiększeniu planu w tym roku Zarządu Dróg Wojewódzkich o środki majątkowe właśnie na takie zadania pozwoliła nam przygotować i przeprowadzić szybko to postępowanie. I właśnie dzisiaj mamy tego efekt, że będziemy za chwilę podpisywać umowę i przebudowywać kolejny kilometr tej drogi. To są właśnie te decyzje, panie marszałku, za które bardzo dziękuję, bo podjęte w czasie, kiedy mamy bardzo dobre ceny na rynku wykonawczym, jeżeli chodzi o roboty budowlane, kiedy firmy budowlane proszą nas drogowców, proszą pana marszałka, samorządy, żeby nie wstrzymywać środków inwestycyjnych na rynku, żeby nie stwarzać zaptorów, tym bardziej, że już teraz mamy końcówkę pieniędzy unijnych i ten przyszły rok dla firm będzie bardzo trudny. Także za to dziękuję i panie marszałku, chcieliśmy się tutaj trochę pochwalić, że te różne decyzje na przestrzeni ostatnich lat pana marszałka i zarządu województwa spowodowały, że już kilka odcinków na tej drodze zostało przebudowanych kompleksowo. Także droga 487 dla mieszkańców Uszyc, Byczyny, Zdziechowic czy Nowej Wsi bardzo diametralnie zmieniła się w ciągu ostatnich 3 lat. To są łącznie 3 zadania na prawie 3 kilometry przebudowy, gdzie została całkowicie od podstaw odtworzona droga obecnej szerokości, to jest minimum 6-6,5 metra. Natomiast parametry tych dróg, no państwo nie widzieli, jak to wyglądało wcześniej, natomiast naprawdę drogi bardzo zniszczone. Tak wyglądają już po przebudowie. W Uszycach mamy częściowo drogę przebudowaną. W Byczynie również część przebiegu 487 została przebudowana. Także panie marszałku, dzisiaj podpisujemy na kilometr. Ale ważne, żeby nie zapominać o tym, jakich ciągów drogowych częścią są te zadania, że to są kolejne kontynuacje, które zapewniają długie odcinki przebudowanych dróg. Nowa Wieś i Zdziechowice, to też wspominałem, to są te miejscowości, gdzie udało się już w latach 2018-2019 kompleksowo te drogi przebudować. I dzisiejsze zadanie inwestycyjne, 1 300 000 zł. Firma Larix deklaruje wykonanie drogi zgodnie z terminem, czyli do zimy, tak, mamy tego czasu niedużo, ale wykonawca na pewno sobie z tym poradzi.